czwartek policjanci z Czarnkowa zostali poinformowani, że w jednym z mieszkań w tym mieście mogło dojść do zabójstwa. Tam na miejsce został wysłany patrol, a kiedy rzeczywiście w tym mieszkaniu zostały znalezione zwłoki 69-letniej kobiety, od razu na miejsce została wysłana specjalna ekipa śledcza. Na podstawie wstępnych informacji, jakie policjanci zebrali w tej sprawie, podjęto decyzję o zatrzymaniu 27-letniego mężczyzny, syna zamordowanej kobiety. Oczywiście o sprawie został powiadomiony prokurator rejonowy i aktualnie trwa gromadzenie, zbieranie i wzbogacanie materiału dowodowego. Czekamy na decyzję prokuratury w tej sprawie.